Mecz Igi Świątek z Paulą Badosą w ramach 1-8 finału byliżan King Cup, był pełen emocji i zwrotów akcji. Początkowo Polka i Hiszpanka grały gem za gem, a wiceliderka rankingu musiała bronić break po Inta przy swoim trzecim podaniu. Świątek wyszła z opresji, a chwilę później przełamała rywalkę, wychodząc na prowadzenie 4 marca. Z każdą kolejną akcją Polka nabierała pewności i ostatecznie wygrała pierwszego seta 6 marca. Druga partia rozpoczęła się po Myśli Świątek, która szybko przełamała rywalkę i wyszła na prowadzenie 3 stycznia. Wydawało się, że Polka kontroluje przebieg meczu, jednak Badosa nie zamierzała się poddawać. Hiszpanka dwukrotnie odrobiła stratę przełamania, doprowadzając do stanu 4 kwietnia, a losy seta rozstrzygnęły się w Taj, Breaku. W nim lepsza okazała się Badosa, która wyrównała stan meczu. Decydujący trzeci set należał jednak do Świątek. Polka szybko przejęła inicjatywę, nie dając rywalce większych szans. W pewnym momencie mecz został przerwany z powodu zasłabnięcia jednej z osób na trybunach, ale Świątek utrzymała koncentrację i zwyciężyła 6 stycznia. Całe spotkanie zakończyło się wynikiem 6 marca. 6.75 6 stycznia, a Polka zapewniła biało-czerwonym awans do ćwierć Podczas wywiadu przeprowadzonego na korcie dziennikarz zasugerował, że to świątek była kluczową postacią, która wprowadziła polski zespół do ćwierć Polka skromnie zaznaczyła, że sukces był efektem pracy całej drużyny, a duży wkład miała Magdalenet, która wcześniej wygrała swój mecz z Sarą Sori-Bestormo. Nie powiedziałabym, że to ja wprowadziłam nas do ćwierć finałów, bo Magda zagrała wspaniały mecz rano. Obie tego dokonałyśmy, zresztą cały nasz zespół to zrobił, powiedziała świątek. Podczas rozmowy świątek przyznała, że na początku meczu czuła się świetnie, ale później Paula Badosa zaczęła wywierać presję, co utrudniło grę. Na początku myślałam, że to mój najlepszy mecz, odkąd wróciłam po US Open. Ale później Paula zaczęła na mnie naciskać i wywierała presję. Zapytana o wpływ wcześniejszego zwycięstwa Lynette na swoje nastawienie, Świątek odpowiedziała, że choć prowadzenie 1.0 ułatwia grę, to skupiała się przede wszystkim na swojej roli na korcie. Łatwiej się gra, gdy zespół prowadzi 1.0, ale to nie ma aż takiego znaczenia. Teraz byłam skupiona na sobie i na tym, co robię na korcie, podsumowała. Polki dzięki zwycięstwu nad Hiszpankami awansowały do ćwierćfinału, gdzie zmierzą się z reprezentacją Czech. Atmosfera w Maladze, zarówno na korcie, jak i na trybunach, dostarczyła kibicom niezapomnianych wrażeń. Mecz Igi Świątek z Paulą Badosą w ramach 1/8 finału byli Jean King Cup dostarczył kibicom mnóstwa emocji, a chwilami wywoływał także niepokój. Już na początku spotkania zawodniczka z Raszyna musiała zmierzyć się z break po intem przy swoim trzecim podaniu, ale wyszła z opresji, przełamując rywalkę chwilę później. Dzięki temu Świątek wyszła na prowadzenie 4 marca i pewnie wygrała pierwszego seta 6 marca, rozkręcając się z każdą kolejną akcją. Drugi set początkowo układał się po myśli świątek, która przełamała badose już przy pierwszej okazji i prowadziła 3 stycznia. Wydawało się, że jest na prostej drodze do zamknięcia meczu, ale hiszpanka odpowiedziała dwoma przełamaniami, doprowadzając do stanu 4 kwietnia. Końcówka seta była niezwykle emocjonująca taj: Break padł łupem Badozi, co wyrównało wynik spotkania. W decydującym trzecim secie świątek nie dała już szans rywalce. Pomimo krótkiej przerwy spowodowanej zasłabnięciem jednej z osób na trybunach, utrzymała koncentrację i zdominowała grę, wygrywając 6 stycznia. Tym samym przypieczętowała awans biało-czerwonych do ćwierćfinału turnieju. Po meczu Świątek udzieliła wywiadu na korcie. Dziennikarz rozpoczął rozmowę, sugerując, że to właśnie ona wprowadziła Polskę do ćwierć finału, ale zawodniczka skromnie podkreśliła wkład całego zespołu, a szczególnie Magiedy Lynette, która wcześniej pokonała Sarę Soribę Tormo po niemal czterogodzinnym boju. Nie powiedziałabym, że to ja wprowadziłam nas do ćwierć finałów, bo Magda zagrała wspaniały mecz rano. Obie więc tego dokonałyśmy, zresztą cały nasz zespół to zrobił. Jestem szczęśliwa, że ostatecznie wygrałyśmy mecz w Byliżan King Cup, bo to dla nas duży krok, powiedziała świątek. Polka przyznała również, że na początku meczu czuła się bardzo dobrze, ale presja wywierana przez Badose zmusiła ją do maksymalnego wysiłku. Na początku myślałam, że to mój najlepszy mecz, odkąd wróciłam po US Open. Ale później, Paula zaczęła na mnie naciskać i wywierała presję. Wróciłam w trzecim secie i starałam się wygrać to dla Polski wyjaśniła. Zapytana o wpływ wcześniejszego meczu Lynette na swoje nastawienie, Świątek podkreśliła, że choć prowadzenie zespołu 1.0 daje komfort, to na korcie była skupiona tylko na swojej grze. Łatwiej się gra, gdy zespół prowadzi 1.0, ale to nie ma aż takiego znaczenia. Teraz byłam skupiona na sobie i na tym, co robię na korcie, dodała. Polki dzięki zwycięstwu nad Hiszpankami awansowały do ćwierćfinału, gdzie zmierzą się z reprezentacją Czech. Ich gra w Maladze budzi nadzieję na historyczny sukces w prestiżowym turnieju drużynowym.